Cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Kim jest Marek Krupa? No właśnie, liderem kolejnego rolniczego protestu? Na pewno nie. Przed chwilą słyszałem słowo lider, aż się wystraszyłem. Wczoraj braliśmy udział w proteście i zostałem wywołany z tłumu na stacji benzynowej, żeby się wypowiedzieć. No i widziałem, że nikt za bardzo nie chce, to się wypowiedziałem i zostałem zaproszony do Radia Opole. No i chciałbym to zdementować. Nie jestem ani liderem, ani żadnym koordynatorem. Jestem zwykłym rolnikiem, człowiekiem wybranym z tłumu, żeby się wypowiedział i tak trafiłem do Radia Opola. No i tak powiem szczerze, że to słowo lider troszeczkę mnie zestresowało, bo nikim takim nie jestem. Znaczy, panie Marku, to zawsze jak jest jakiś protest, to jakiś, tak. Jacyś liderzy się pojawiają, tak? No ktoś tych ludzi skrzykuje, namawia, wychodzicie razem. No można tak powiedzieć, bo to się z niczego nie bierze. Mamy taką stronę założoną. No teraz jest łatwiej, media społecznościowe pozwalają tak, się skrzyknąć. Tak, tak, mamy WhatsAppa i tam ktoś jest, jeden z kolegów jest administratorem tej strony. Po prostu mówimy, czy przyłączamy się do tego protestu. No tak, przyłączamy się, zaraz jest 50 wpisów, ja też. Ja poproszę kuzyna, ja brata, ja sąsiada i tak to się zrodziło, ale nie działamy na razie w żadnym związku, chociaż rozglądamy się też nad jakimiś strukturami, powiem szczerze, bo jednak rolnicy potrzebują jakiegoś swojego związku zawodowego, który bardzo pomógłby nie tylko dzisiaj, kiedy dramatyczna sytuacja na rynku trzody chlewnej jest, ale cały czas ten związek by musiał działać, a my oczywiście z nim współpracować. I takie struktury przydałyby się nam. W naszym kraju jest ponoć, słyszałem, ponad 100 różnych organizacji, różnych związków, a największą bolączką to jest to, że wszyscy mówią w swoją stronę. Nie ma jedności. Tak naprawdę wśród rolników nie ma jedności, a jeżeli jesteśmy każdy osobno, no to jest nas bardzo łatwo rozbić. Bardzo łatwo to środowisko jest skłócić, rozbić. Ja tu panu mówiłem już przed programem, że 30 lat temu ludzie byli zdani na siebie. Razem łucili zboże, razem sprzęgali się końmi, żeby uciągnąć jakąś maszynę, snopową załkę powiedzmy. Razem kobiety zbierały ziemniaki, razem hakały buraki. Dzisiaj tego wszystkiego już nie ma. I ta integracja jest bardzo trudna, ale za to spotykamy się na różnych przetargach, gdzie walczymy o ziemię, gdzie jeden drugiemu podbije, gdzie jeden drugiemu wydrze. I z tego też... Raczej konkurencja niż współpraca. Raczej tak, tak. Słusznie pan to zauważył, jest raczej konkurencja niż współpraca i to doprowadza do tego, że to środowisko rolnicze jest coraz trudniej zintegrować, aczkolwiek to słowo integracja naprawdę powinniśmy dzisiaj napisać przez duże i, bo to jest bardzo ważna misja, którą należy spełnić, żebyśmy mogli mówić jednym językiem, rozwiązywać wspólnie nasze problemy, które są, które będą, które nigdy na pewno nie znikną, a wymagają rozwiązania. Panie Marku, kto wczoraj wyszedł na ulicę? Pan jest hodowcą trzody, ale tak. Wiemy, że duże problemy mają ci, którzy hodują warzywa, owoce. Jaka grupa rolników wczoraj wyszła? Tak. Wie pan, tu bym musiał panią zdziwić, bo akurat wykazaliśmy bardzo dużą jedność. To znaczy, nie wyszli tylko producenci trzody chlewnej, ale wyszli też producenci zbóż, albo nie tylko zbóż, ale po prostu producenci, ci, którzy mają tylko produkcję roślinną, też wyszli. Wyszli też krowiarze, no ja brzydko nazwałem, przepraszam ich wszystkich, wyszli... No, robocze określenie, takie potoczne, chyba się nie obrażą, chociaż jak się hodowcom gołębi mówi gołębiarze, to się strasznie obrażają. Tak, ale to zaś jest inne środowisko, też ich pozdrawiam serdecznie, ale powiem tak, byli krowiarze, byli zbożowcy, bo zbożowcy wiedzą, że ponad 80% zbóż idzie na paszę. I jak te nasze świnki zajadą, jak te nasze świnki zlikwidujemy, a będzie urodzajny rok, daj Boże, żeby był urodzajny, no to wtedy będzie zboże zamiast po 800, będzie po 300 zł, bo już takie czasy też były niedawno. I wtedy po prostu oni, zbożowcy, mleczarze, ci, którzy tuczą bydło mięsne i my, trzodziarze, jedziemy na tych samych wózkach. A powiem tak, byliśmy w tamtym tygodniu w Grabicy, to jest powiat piotrkowski, Zagłębie Trzody Chlewnej.
Czerny. Tam się hoduje, co 20 świnia jest, byliśmy w Grabicy, co 20 świnia jest właśnie z tej gminy Grabica w Polsce, czyli 5% krajowej populacji świń. Tam strasznie boją się ASF-u. I nic dziwnego. To nic dziwnego, bo jak w takie zagłębie przyjdzie ASF, to oni są tam pozamiatani, a wiadomo, że się rozwijali, mają duże kredyty, mają duże chlewnie pobudowane, ale do czego zmierzam, żeby za bardzo od tematu nie odejść, tam był pan minister rolnictwa, pan Krzysztof Ardanowski, i pan minister mówi, no słuchajcie, jeżeli nie trzoda, przestawiajcie się na bydło mięsne, przestawiajcie się na jagnięta, nie wszyscy muszą chować świnie. No ja myślę, mi się wydaje, że to jest taka bardzo, no nie chciałbym tu nikogo krytykować naprawdę, ale to troszeczkę taka krótkowzroczna myśl, ponieważ no nie mogą, jeżeli ktoś ma specjalistyczne budynki dzisiaj, ktoś robi brojlera, a drugi produkuje mleko, to on do tej obory nie wpuści kur, a ten, który ma kurnik, nie wpuści bydła mięsnego. A za chwilę się okaże, że jak wszyscy się przestawią na bydło mięsne, to już gdzieś tam się wylęgają niebieskie języki, to jest taka choroba, i zaś coś wymyślą. Dlatego my musimy przy tym swoim tkwić, umacniać swoje struktury. My jako Polska, jako kraj, jesteśmy zaledwie wystarczalni w 60-70%, czyli można by tak obrazkowo powiedzieć, na trzy świnie, którzy zjadają Polacy, to jedną trzeba zaimportować, ale trzeba zaimportować też ogromne ilości prosiąt. My importujemy mięsa tyle, że trzeba by było 8 milionów tuczników ubić, żeby te mięso zaimportować. Tyle importujemy mięsa, także wieprzowego, tylko o wieprzowinę chodzi. I myślę, że tak jak w tej Grabicy zostało powiedziane, no ja bym to chciał jeszcze obrazkowo inaczej zrobić, no przestawcie się na coś innego. To tak samo choćby dyrektor szkoły, w jakiej szkole miał wolne godziny chemii, ale miałby polonistę i by powiedział, no temu poloniście, ja nie mam dla ciebie godzin, ale jakbyś ty się, chłopie, przestawił na chemię, to ja mam dla ciebie godzin dosyć, bo w tej chwili mi chemików brakuje. No, to nie no, taki no ten chemik się nie przestawi na, z polonisty nie zrobimy chemika, a z tego mleczarza, który całe życie te krowy doił, to też nie możemy mu kazać jagniąt chować, bo to nie jest takie proste. I to jest taka odpowiedź troszeczkę, to mnie tak troszeczkę zdenerwowało, powiem. Panie Marku, no pytanie jest takie fundamentalne, bo różne były sposoby gospodarowania w rolnictwie, tak? Zanim weszliśmy do Unii, były skupy interwencyjne, potem były te dopłaty, są cały czas. Czego dzisiaj oczekujecie od rządu? Jakiego typu pomocy? No bo jeżeli wychodzicie na ulicę, protestujecie, no to po to, żeby sprowokować jakąś reakcję rządzących. No bardzo dobre pytanie pan zadał. Powiem tak, ja jako młody taki chłopaczek 20 lat temu, to był rok 99, gdzieś tam się kręciłem wokół tych blokad, które żeśmy robili gdzieś w Lubecku, pod Lublińcem, bo jestem właśnie ze stron z Olesna, także to tam niedaleko było. I tam... Tam się rodziła samoobrona. Tam się rodziła samoobrona, właśnie tam był poseł Grzesik i tak dalej. I tam wtedy wspólnie blokowaliśmy. I oczywiście było posiedzenie rządu, zrobili skup interwencyjny, woziliśmy świnie na tak zwany skup interwencyjny, który ta cena była wyższa, powiedzmy rynkowa była wtedy 2,50, 2,70, a na tym interwencyjnym to była też taka cena, jak dzisiaj my mamy płacone, gdzieś w granicach 3,50. I wtedy był ten skup interwencyjny. Dzisiaj nas ogranicza, nie można takich praktyk stosować, bo jest Unia Europejska, jest Bruksela, i nie wolno robić jakichś tam dopłat i tak dalej, ale w tej całej polityce unijnej uważam, że my jako Polacy jesteśmy troszeczkę, że tak powiem, ogrywani. I tu chciałbym powiedzieć ten przykład, tak jak ostatni import świń z Litwy, ze stref czerwonych. Proszę państwa, ja akurat mam kontakty na Podlasiu. To są ludzie, to są rolnicy, wspaniali rolnicy, którzy hodują duże ilości trzody chlewnej. I ja z tymi rolnikami kiedyś byłem na wycieczce. Oni bardzo czują się też tam skrzywdzeni, głównie przez działania związane z ASF-em. Jeden rolnik mi mówił, wiesz co, u nas
nie wiedziano, co zrobić z tymi tucznikami. One nam przerastały. Potem nie spełnialiśmy dobrostanu, bo było za dużo kilogramów na metrze kwadratowym. Złożyli wnioski do weterynarii, te świnie utylizowali, czyli najpierw zabijali prądem, potem utylizowali, czyli palili. Palili zdrowe mięso, bo najpierw to było wszystko przebadane, czy to jest zdrowe i najpierw zbadane, czyli koszt, bo to trzeba było do Puław te próbki wysłać, a potem zutylizowane na koszt państwa. A teraz się okazuje, że instytucje, które podlegają Ministerstwu Rolnictwa, wydały zezwolenie na pół roku na import z czerwonych stref litewskich do Polski. Czerwonych, czyli zagrożone? Czerwonych to są te strefy najbardziej zagrożone. I ja nie mówię, że to jest złe mięso. One na pewno jest zdrowe, tak samo jak nasze było zdrowe. Tylko myśmy się przed tym nie potrafili jako państwo obronić. Myśmy te nasze świnie utylizowali, co było bardzo taką niegospodarnością, bo nie jeden pacjent w szpitalu by może zjadł te mięso, czy więzień, czy w domu dziecka, bo to było zdrowe mięso. Najpierw to było wszystko przebadane. Tam nie było ASF-u w tych świniach, które utylizowali, ale nie było pomysłu, jak to zagospodarować, więc swoje żeśmy utylizowali, a teraz importujemy z czerwonych stref z Litwy i minister tego nie może zablokować, bo na pół roku została wydana zezwolenie. Tak. Przypominam, że naszym gościem jest się Marek Krupa, rolnik z Borek Wielkich pod Olesnem, jeden z rolników protestujących wczoraj na opolskich ulicach. Druga część rozmowy na naszej stronie internetowej, można nas posłuchać i zobaczyć. Panie Marku, no to co takiego? To rodzi się nowa samoobrona? Czy rodzi się nowa samoobrona? No tak mówią niektórzy o Michale Kołodziejczaku. Nie wiem, czy rodzi się samoobrona nowa. Pewnie pan Michał nie chciałby tak się utożsamiać. Nie wiem, tego też nie... No bo to kontrowersyjna organizacja, Była kontrowersyjna, tak, dobrze pan mówi. Aczkolwiek jakaś organizacja musi się zrodzić i to taka z prawdziwego zdarzenia, która nie będzie się poklepywać tylko po plecach, ale musi krytycznie patrzeć na ręce, co poczynia rząd, co poczynają nasi włodarze i tam, gdzie powstają jakieś niedociągnięcia, powstają jakieś błędy, to my musimy im krytycznie na ręce patrzeć. I no, takie był taki moment, tak, że byliśmy jako, nie wiem, producenci jedzenia, pożywienia potęgą, no jeszcze parę lat temu. Proszę pana, no dotknął pan tutaj właśnie. I coś się nagle stało takiego. Nas się pozbawia produkcji. Robi się w ten sposób, a my jesteśmy tak słabi, że się temu poddajemy bez walki. Nie bronimy się po prostu. No, ja powiem tak, byłem teraz w Zagłębiu ziemniaka, tam gdzie sadzi się bardzo, bardzo dużo ziemniaków, ziemia sieracka. Ziemia sieracka, czyli tam od Wielunia już, Sierac, Wieluń. I gadałem z jednym z rolników, i ten rolnik mi mówi tak, mówi, wiesz co, my tu wszyscy dookoła uprawiamy ziemniaki. A wiesz, co się dzieje? Idź do supermarketu. Hiszpania, Egipt. Mówi, ziemniaki z Egiptu. A nie nasze. A nasze jakoś tak nie idzie zbyć. I minister mówi rolnictwa tak. Proszę państwa, drodzy rolnicy, wy jesteście producentem surowca. Produkcja surowca nie jest nigdzie na świecie opłacalna. Co wy się dziwicie? Wy musicie przetwórstwo w swoje ręce, wy musicie handel w swoje ręce. Ja tylko powiem tak, ten handel to my już mamy praktycznie sprzedany. Właśnie oddaliśmy sieci handlowe. Oddaliśmy sieci handlowe. Niektóre, to już dawno. Tak, niektóre sieci mają w tysiącach liczą się ich supermarkety. I oddaliśmy ten handel. I teraz my mamy sami handlować, my mamy budować sklepy, swoje masarnie. Ja też nie wiem, jak to mam uczynić, bo między stodołą a chlewnią ja nie mogę masarni postawić. A poza tym, jak ja nawet bym tych ziemniaczków se posadził, a gdzieś tam na targ pojechał, to ja widzę, że tam już dzisiaj ruchu nie ma. To już te czasy przeszły. U nas też jest kilka targowisk, jest w Lublińcu, jest w Krzepicach, tam czasami człowiek jedzie, ale to już nie ma tego ruchu, który był kiedyś. Bo po prostu ruch, to znaczy klienta przejęły koncerny duże. Duże sieci. Przejęły duże sieci, duże sieci, duże super i hipermarkety, prawda? Znaczy,
no niestety część tego rynku gospodarczego oddaliśmy i teraz nie wiadomo, co z tym znaczną zrobić. Znaczną część i oddaliśmy i porobiły się duże korporacje finansowe, duże korporacje, duże koncerny. I powiem panu tak jeszcze, tak obrazkowo, żeby to wyglądało. Kiedyś, jak były czasy, tak historycznie odpowiem, jak były czasy Wielkiej Trójki po II wojnie światowej, kiedy spotykał się Churchill, Stalin i Roosevelt, Roosevelta pytano, czy on się nie boi o swój kraj też, o, żeby czasem jakaś wojna nie wybuchła. I Roosevelt wtedy powiedział tak, wiecie co, ja nie boję się, ja się obronię przed każdym krajem. Ja nie boję się żadnego państwa na świecie, ale ja boję się bogatych korporacji finansowych, które przy pomocy swoich pieniędzy zdefraudują polityków i zniszczą nasze społeczeństwo. I proszę państwa, i wracając jeszcze dalej do historii, czasy powiedzmy wojny secesyjnej, kiedy była wojna północ-południe, tak zwana secesyjna. Ta wojna domowa. Tak, wojna domowa, dokładnie. Wtedy prezydent Lincoln powiedział takie słowa. Przed nami stoi południe, za nami stoją bankierzy. Moi drodzy, ja tych drugich bankierów bardziej się boję, aniżeli tego południa. I dzisiaj, ja nie chcę tu nikogo obrażać, bo banki są ludziom potrzebne, ja nie krytykuję banków, żeby ktoś mnie źle nie zrozumiał, ale bogate korporacje finansowe, które się przejmują jedna drugą, czynią tą naszą produkcję nieopłacalną. I to też się tak stało z przemysłem mięsnym. Kolejny zakład został sprzedany koncernowi, największy zakład, który bił najwięcej tuczników w Polsce. Nie będę mówił gdzie i co, bo wszyscy wiedzą. I ten zakład znów został sprzedany i ten koncern poszerza swoją działalność, a jeżeli będzie miał cały rynek, no to potem się dowiemy dopiero tej boskiej prawdy, co znaczą te koncerny. To panie Marku, ostatnie pytanie. Wybiera się pan tego 6 lutego do Warszawy na protest? Wie pan co, ja się nie wybieram, bo ja jadę na 2 dni za granicę akurat i tak powiem szczerze, mam to zaplanowane już w tamtym roku w październiku. No szkoda, bo powiem szczerze, najlepiej bym za tą, bym za granicę nie pojechał, tylko pojechałbym na ten protest, bo uważam, że trzeba tam być i namawiam wszystkich do tego, żeby jednak jechać i namawiam też do tego, żeby bo jeszcze powiem jedną rzecz, że wczoraj, jak żeśmy protestowali na tej 11, mieliśmy kontakt z policją i takie, jakie wskazówki nam dała policja, tak żeśmy to wszystko dochowywali. My nie jesteśmy żadnymi kibolami, żebyśmy tam coś mieli popsuć. Policja powiedziała, jedziecie po 5 ciągników, potem 200 metrów wolnego, a potem następne 5 ciągników. I tak żeśmy to wszystko dochowywali. I w pierwszym, wczoraj, w pierwszym planie, na pierwszym miejscu naszego regulaminu było to, żeby nie łamać prawa. My nie jesteśmy wandalami, my jesteśmy ludźmi zdesperowanymi, którzy chcą tylko te swoje świnki chować i chcą wyżywić swoje rodziny, chcą jakoś z tego godnie żyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był dzisiaj Marek Krupa, rolnik z Borek Wielkich pod Olesnem. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy, pozdrawiam wszystkich rolników i pozdrawiam moje Borki Wielkie, kochane.